praca pośrednika na co dzień. Jest to naprawdę niełatwy kawałek chleba, bo ciągle zmieniają się przepisy, o których chcę na przykład dzisiaj Państwu powiedzieć. Bo weszły w życie 5 października Rada Ministrów uchwaliła zmiany w wykazach gmin. Trzeba sprawdzić, które powiaty w związku z powodzią z września tego roku dotknęły miejsca, które skutki są opłakalne. Ta zmiana niestety spowodowała na niektórych obszarach, że chcąc sprzedać daną nieruchomość swoją własną, należy pamiętać o jednej ważnej rzeczy, bo to dotyczy aż do kwietnia 2025. Gminy mogą korzystać z tego właśnie prawa, że zbywane nieruchomości, budynki mieszkalne i lokale należy wcześniej poprzedzić umową warunkową. Co to oznacza? Że od razu nie możemy podejść do sprzedaży aktem notarialnym, bo może się okazać, że taki akt jest nieważny. W praktyce mam do czynienia akurat z 3 takimi sytuacjami, ale dotyczą one akurat lokali mieszkalnych. Wystąpiłam do jednej z gmin powiatu pszczyńskiego, aby zinterpretowała możliwość sprzedaży tych lokali. Czy konieczne będzie poprzedzenie aktu notarialnego tą umową warunkową? Gminy, mając taką możliwość, mogą się ustosunkować do tej sytuacji, czy wyrażą zainteresowanie na przykład wykupem takiej nieruchomości, czy dany budynek mieszkalny będzie nadawał się do rozbiórki i nie będzie on sprzedawalny. O taką interpretację się zwróciłam, czekam na jej odpowiedź, więc na pewno odpowiem i Wam, co takiego ustalono. Natomiast akurat mieszkam i pracuję na obszarze, gdzie 3 powiaty zostały objęte tą zmianą w ustawie z 2001 roku, a zmiana nastąpiła teraz w październiku i weszła w życie 5 października. W moim odczuciu Rada Ministrów niezbyt skrupulatnie napisała, czego będą dotyczyły tak naprawdę te zmiany. Bo sytuacja na terenach powodziowych jest bardzo trudna. Więc uważam, że jeśli gmina zainteresuje się na przykład lokalem mieszkalnym dla powodzian, może się okazać, że klient mieszkania tego nie będzie mógł nabyć. Praca pośrednika jest jakby w ciągłej zmianie. To, że się czegoś nauczyłam, to nie znaczy, że to obowiązuje przez cały czas. Jak widzicie, tych zmian ustaw dotyczących gruntów, przekształceń gruntów, przekształcaniem lokali mieszkalnych ciągle się zmienia, ciągle są jakieś nowelizacje ustaw i naprawdę zmiany na przykład w podatkach, w darowiznach, w spadkach są ciągle i to pośrednik musi zadbać o to, aby się na bieżąco dokształcać. To tylko pomoże Wam, klientom, abyście mogli bezpiecznie nabywać swoje nieruchomości, bezpiecznie je sprzedawać, wiedząc, że ja jako pośrednik w tym zakresie mam odpowiednią wiedzę. Praca pośrednika w nieruchomościach to jest czasem walka wręcz, na przykład z klientami, którzy mają swoje widzimisię. Musimy się dostosowywać do pewnych rzeczy, które tak naprawdę klient od nas wymaga. Mówią, że klient nasz pan. Nie jest to tak do końca. Ja już też o tym opowiadałam, że jeśli napotykam się na tego typu trudności w relacji z klientem, gdzie mogę ucierpieć na tym psychicznie,
to dbam o to i moje BHP jest teraz na tyle wrażliwe, że nie podejmuję takiej współpracy. Czasem pośrednik walczy z pośrednikiem. Naprawdę jest dużo takich agentów nieruchomości, pośredników, którzy nie działają w sposób uczciwy. Na prezentacje przyprowadzają swoich znajomych. Mówią oficjalnie o pewnych zasadach, zapraszają na szkolenia, a finalnie nie chcą współpracować, czym tak naprawdę szkodzą swoim klientom. Już kiedyś też z oburzeniem o pewnej sytuacji mówiłam, że biuro nieruchomości, które tak powszechnie się udziela, zaprasza do współpracy, mówi o wysokich moralach etycznych, moralnych, sami jakby wiedząc, że posiadam klienta z gotówką, uniemożliwili mojemu klientowi zakup tej nieruchomości. Praca pośrednika to nie tylko wiedza, to nie tylko przekazywane wam newsy, to nie tylko zmaganie się z problemami klientów, z problemami nieruchomości, to także walka z samymi sobą, bo bardzo często zdarzają się trudne sytuacje, zdarzają się skomplikowane sytuacje, zwroty akcji. To też wpływa bezpośrednio, przynajmniej na mnie. Ważne jest, aby zadbać o własną higienę umysłu, dobrze się wysypiać. Więc od jakiegoś czasu zadbałam o to, że ja już wieczorami nie zaglądam do telefonu, nie odpowiadam na informacje, a SMS-y typu, czy mieszkanie jest aktualne, nawet na nie nie odpowiadam, bo nie wiem, czego dotyczy to pytanie. Więc prośba do was, precyzujcie swoje pytania, jeśli potrzebujecie konkretnej odpowiedzi. Będzie nam łatwiej współpracować. Dbanie o siebie jako pośrednika, o komfort pracy z klientami na rynku, między pośrednikami, to jest stosowanie się do wysokich zasad etycznych. Chciałabym, aby pośrednik miał taką renomę na rynku, jak w krajach zachodnich Europy i na całym świecie, gdzie pośrednik jest naprawdę docenionym zawodem. I już przynajmniej u mnie zdarzają się bardzo często klienci, którzy nie wyobrażają sobie sprzedać czy kupować czegokolwiek bez mojej obecności i pomocy. Świadczę takie usługi. Zajmuję się nieruchomościami, dbam o komfort mojego klienta, informuję na bieżąco o pewnych rzeczach klienta kupującego. Staram się odpowiadać, przekazać informacje rzetelne. Staram się na bieżąco mieć aktualny dokument. Nie boję się mówić klientowi o zagrożeniach. Nie boję się na przykład mówić lub odpowiadać na pytanie, czy na przykład w danej nieruchomości ktoś nie umarł. To są oczywiste rzeczy. Samo mnie dotyka to, bo nawet jak w zeszłym roku zrobiłam taki podcast Śmierć na nieruchomościach, to w ten czas nie zdawałam sobie sprawy, że mnie samą może to dotknąć, na przykład widokiem takiej osoby. Dbam i staram się o to, aby nie zapamiętywać pewnych obrazów, nie dopuszczać do siebie pewnych słów klientów. Staram się ze sobą pracować, aby być dla was w odpowiednim nastroju, wypoczętą, zdolną do logicznego myślenia. Dzisiaj jest głośny temat depresji. Myślę, że każdy sobie z pewnymi problemami we własnej pracy, we własnym zawodzie sobie radzi. Ja natomiast też zadbałam o to, aby odpowiednia osoba, profesjonalista, również zadbał o moją psychikę.
nie wstydzę się o tym mówić, bo uważam, że nawał i natłok pewnych myśli, sytuacji, słów często, widoków jest tak ogromna, że nie sposób jest tak po prostu sobie o tym zapomnieć. Może na chwilę, kiedy z lampką wina wieczorem próbujemy się odprężyć, ale na dłuższą metę jest to nierealne, bo problem pogłębia problem. Dlatego warto jest przyjrzeć się pośrednikom. Warto jest zweryfikować pośrednika, zadzwonić do kogoś znajomego, zapytać, kogo byście polecili. Bo tak jak często piszecie, bez pośredników zaoszczędzicie prowizję, biurom nieruchomości dziękujemy, to są tylko sygnały, że ktoś, zakładam przynajmniej, że tak jest, że ktoś się na coś nadział, może miał jakąś niefajną sytuację albo spotkał się z nieuczciwym pośrednikiem czy agentem. Mam nadzieję jednak, że nie dotyczy taki zapis informacji czysto finansowej, bo jeżeli ktoś chce zarządzić swoim majątkiem i puścić w odpowiednie ręce, zabezpieczyć się, aby w odpowiednim terminie, w odpowiednim czasie otrzymać zapłatę, myślę, że te kilka tysięcy nie powinno stanowić takiego problemu. Warto jest czasem powierzyć swoje majątki właśnie pośrednikom, gdyż to oni, nasza praca, moja praca polega na ciągłym zdobywaniu wiedzy, abyśmy mogli bezpiecznie Państwa przeprowadzać przez takie meandry różnych zawiłości. Chcę bardzo głośno wybrzmieć, że praca pośrednika jest to praca nieustanna, nie tylko ze sobą i z klientami, z nieruchomościami, ale również ciągłym dokształcaniem się. Jeżeli planujecie sprzedaż, sprawdźcie, czy wasza gmina nie jest w obszarze zmian dotyczących skutków powodzi, czy nie będziecie musieli właśnie takiej sprzedaży poprzedzić umową warunkową, bo to oszczędzi wam nieprzyjemnych sytuacji. Jeśli nie wiecie, jak to zrobić, to oczywiście zapraszam do siebie. Jest mi ten temat już znany. Nabyłam sporych informacji, żeby Państwa naprawdę dobrze poprowadzić, abyście wiedzieli i czuli, że nie zawiedliście się. Zapraszam do wsparcia kanału. Subskrybuj Nieruchomości bez ściemy. Zainwestuj we mnie drobną kwotą na Patronite Anna Strzelczyk albo wypij kawę ze mną na Buy Coffee Anna Strzelczyk. Za te wszystkie gesty, za te wszystkie wsparcia bardzo serdecznie Wam dziękuję. Bądźcie ze mną, bo to tutaj dla Was staram się naprawdę w krótkim czasie przekazać ważne rzeczy. Mam nadzieję, że te informacje Wam pomagają. Ja dostaję mnóstwo od Was informacji różnych i to tylko mi daje taką odpowiedź, że Państwo z chęcią korzystacie, oglądacie, przekazujecie sobie i to jest bardzo miłe i mam nadzieję, że moja Martunia, która dba o oprawę tego kanału, jest również zadowolona jak ja, bo wiemy, że ludzie oglądają, pytają, zadają pytania, przekazują i cieszą się często, że odważyłam się mówić o pewnych rzeczach. Za wszystko Wam serdecznie dziękuję i zapraszam. Oglądajcie mnie dalej. Wasza Anka.